Cześć, witam was w pierwszym odcinku z Krwi i Wina. Jak na razie jeszcze krwi i wina tutaj nie widzimy, ale już za moment jedziemy rozpocząć tą misję. Lecę szybko do punktu szybkiej podróży, aby rozpocząć misję wprowadzającą do tego dodatku, tak jak już mówiłem, mojego ulubionego. Bardzo się cieszę, że wreszcie dotarłem do tego momentu gry, gdy mogę to zrobić, gdy mogę rozpocząć dodatek krew i wino. To już jest ostatnia przygoda z Geraltem. Więcej przygód z tą właśnie uwielbianą przez wszystkich postacią niestety nie będzie. Bardzo szkoda, ale niestety tak to właśnie wygląda, że to już jest ostatnia historia, ale najlepsza. Geralt z Rivii. Siadaj, Wiedźminie. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Toussaint, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią, i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Jadą! Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Słuchajcie, niegodziwcy! To do nas! Ja, Palmerin de Lonfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak?
Nie, czekaj, Zor. Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki. Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Szlachetny Palmerin dał wam szansę, a ja dam wam radę. Zróbcie, jak mówi. Bo co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej Toussaint. Oni takich jak wy zjadają w kaszy. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy kiedy indziej. Baba jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się bab i błaznów. Obraziliście księżną. Niedobrze. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czaple, że zapłacicie za nią własną krwią. Na żurawia! Zabajcie, nikczemnicy! Czyli jednak nie obeszło się bez walki. Widać w ogóle zupełnie inne podejście ludzi z Toussaint do tych bandytów z Velen. Oni nigdy nie rozumieją, że nie mają szans. Dobra, muszę sobie teraz Quen zarzucić. No nie, nie mogę coś go wrzucić. O, dobra, jest. Troszkę mi powinno życie podrosnąć. Dobra, tego z tą tarczą na razie odpuszczę, bo będzie ciężko z nim chyba. Ten łucznik to będzie łatwizna. Kusznik znaczy się. Jest, zabici. Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. No to mówcie. Co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja w Toussaint to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta, jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tego postu. Jak rozumiem,
chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach. A czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są. Do tu są! Ekran ładowania już jest inny. Ciekawe. Zaraz znajdziemy się w zupełnie nowej krainie, nowym kraju. Będzie to tu są. Olbrzymi, nowy, piękny obszar. Zaraz zobaczycie. O, no i mamy tu są. Aż trawa jest zieleńsza. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. No i już się pięknie skończyło. Tutaj też są bestie. Goliat, w ogóle nowa bestia. Wiem w ogóle, jak go zabić, żeby dostać trofeum. Trzeba strzelić z kuszy w jego oko i postaram się w ten sposób właśnie go zabić.
czeka, to będzie od razu nowy wpis w bestiariuszu. Już powinny być nowe wpisy. Dobra, ja już próbuję strzelać. Żeby mi go nie zabili. Kurde. Kusza. Dobra, i teraz żeby w jego oko trafić. Teraz się to nie uda. O nie. Ale próbuję dalej. I ostatnia moja próba chyba. Czy jeszcze? Naprawdę nie wiem, gdzie on ma oko. Dobra, tym szczęściem go powinienem zabić. Jeszcze żyję. Zabity, ale... Nie, jeszcze nie. Zabity. Ale niestety chyba nie strzałem w oko, bo w ogóle nie widziałem jego oka. To było najgorsze. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi om, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom, za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tucson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej. No jest nowy wpis bestiariuszu Goliat. Ło, 450 doświadczenia. Trofeum z Goliata, 124 korony. Jakiś magiczny miecz, zobaczmy go. Ło, ja nie mogę. Już plus 20. Na sam start taki prezent. Pięknie.
taka ilość doświadczenia, kasa, prezent, piękna kraina. No, zaczyna się super. Dojedziemy. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Palmeri dbał o jego wychowanie. Jego krewniak. A, jeszcze sobie ustawię na płotce ten laur świniopasa. Bo on miał tam jakąś ciekawą, pamiętam, premię. 15% dodatkowe złoto. No. Będzie na pamiątkę tego wesela, sobie zostawię. Już na stałe chyba to trofeum. Ale tu pięknie. Zacznie mi się podoba ta kraina. Przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. No i dobra, już są potrzebne wiedźmińskie zmysły. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu psu. I parszywce teraz mnie atakują. Są już mi to znane postacie. Nie, jednak nie są mi znane. Nowy wpis w bestiariuszu. Czyli coś podobnego musiało być, ale nie parszywce. W ogóle krew i wino mogliby trochę bardziej rozbudować i zrobić po prostu jako czwartą część Wiedźmina. To byłaby piękna czwarta część i każdemu by pasowało. Mogli tak zrobić i zarobić dużo więcej. Bo cena gry, a nie dodatku, byłaby ze dwa lub trzy taka. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby... Dobra, nurkujemy. Nawet woda tutaj ma ładniejszy kolor. Jakieś buty. Len. Drewniana łyżka. I jeszcze jakieś dwie rzeczy tu widzę. O, mam coś. Właśnie to, o co im chodziło chyba. Z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokraty. Sprawdzę jeszcze brzeg. Ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Spójrz. Ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało i gdzie się zabrali. Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich.
Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwu. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Muzyka też tu mi się podoba. Chciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani. Zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. A oto Kurolisze. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, pisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z raku. A co? U nas śmiałków niedostatek? Skąd? O, tablica ogłoszeniowa. Ja bym jeszcze zerknął na nią. Ło! Biały wilk poszukiwany. Ogłoszenie księżnego kameriusza. Ogłoszenie prokurator generalnej księstwa Toussaint. Wielki turniej gry w Gwinta. Zlecenie dla Wiedźmina lub Wiedźminów, eskorta karawany. Jakieś normalnie wymarzone dla Wiedźmina tablica. Taka ilość zadań, w życiu jeszcze chyba na tablicy nie widziałem takiej ilości zadań. Zaraz tam wchodzę, tylko zobaczymy jak się nazywają te zadania. No, ten dodatek jest w ogóle, no, lepszy od tamtego serc kamienia. Przecież w sercach z kamienia to my mieliśmy 3 misje poboczne. Z czego jedna była rzeczywiście ciekawa, z zaklinaczem słów, i 2 ponure, średnio mocne. A tu jest kupę tablic ogłoszeniowych. I kupę zadań pobocznych. Dobra. Idę do Miltona Peirana. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peirac Peiran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu. Waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raku? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Stałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu 2 ludzi, ale jako że panu de Peirac Peiran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa.
Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę. Patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. No, głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. Kto to był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnicy. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. No i dobra. W tym filmie pierwszym z krwi i wina byłoby to już na tyle. Między odcinkami pozbieram wszystko z tych tablic ogłoszeniowych. Nie będę jeszcze jechał kontynuować misji. Misję pojadę kontynuować dopiero w następnym filmie, który pojawi się już niedługo. A w tym byłoby to już na tyle i cześć!